Hej, w dzisiejszym odcinku z Natalią będziemy pytali mężczyzn, jak cię poderwać, bo to jest bardzo ważny temat, który bardzo mnie zawsze interesował i myślę, że kobiety tak samo, prawda? Oczywiście. Zrobić pierwsze, dobre pierwsze wrażenie, aczkolwiek to sam wygląd nie wystarczy. Ale jak ona musi zrobić to dobre pierwsze wrażenie? Powiedzieć coś mądrego przede wszystkim. No, nie wystarczy tylko podejść, uśmiechnąć się ładnie. Ja cenię ludzi pasję, także dobrze by było, jakby nawiązała rozmowę, zaczynając od jakiejś, właśnie nawiązując do swojej pasji, mówiąc o swoim hobby, albo wykazać się jakimś intelektem też. No. Czyli nie tylko kobiety... cześć, co słychać, no bo to jest takie bardzo trywialne zdanie. Bardziej przez chwilę poobserwować i zobaczyć, wyłapać jakiś taki punkt zaczepienia. Jak nie ma hobby, to nie ma szans. Ma szansę, aczkolwiek... Ale mniejsze. 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 Czyli inteligencja. Dokładnie. Dobrze, dziękujemy ci za wypowiedź. Dzięki. No, śmiało. No to powiedzcie coś głupaty na temat, jak was poderwać. Jak kobieta może was poderwać? Jak kobieta może was poderwać? Co musiałaby po prostu zrobić, żeby was poderwać? No na pewno bardzo fajnie się ubrać. Ubrać? Ubrać się przede wszystkim. A u ciebie co? Po prostu rozmawiać ze mną na interesujące tematy, które nas łączą. Tyle a wystarczy. Wygląd? Wygląd? To już jest dodatkowa opcja, moim zdaniem. Czyli wygląd dodatkowa opcja, tak? Tak. A moja koleżanka uważa, że mogłaby was poderwać, czy nie? Mnie nie, ja już jestem zajęty. Ty już jesteś zajęty, a ciebie? Ja też jestem zajęty. Niestety. Ty już też jesteś zajęty. Niestety. Czyli pozajmowani jesteście. No niestety. Dla niektórych. Dla niektórych. No dobra, to dziękuję za fantastyczną wypowiedź i pozdrawiam z pięknego miasta Szczecin. Dzięki, dziękuję.